Czyli jesteśmy na stoisku Solar Team. Ten bolid będzie jechał do Australii. Znaczy to jest pierwszy, który jest już tak naprawdę nieużywany. W tej chwili pracujemy nad drugim. On jedzie do Australii, ma większą wydajność, większy akumulator. Pojemność tamtego akumulatora jest 40 kWh. Aha. Ten ma tylko 15. Akumulator jaki? Litowo-jonowy. Sami robiliście baterie? Czy składaliście z paluszków, gotowaliście? Jest składany z paluszku, a robi nam to firma BTO. Bo widziałem takie wielkie cele litowo-jonowe. Tak, będziemy mieli takie wielkie wielkości pakiety. Dwóch akumulatorów, dokładnie. To kosztuje chyba 600 zł. Bardzo droga cela. Ta bateria, kilkadziesiąt tysięcy. Aha. Wychodzi. I ona ma lepszą wydajność od paluszków. Tak. Dobra, czyli... I tak, bateria będzie w podłodze, w tamtym samochodzie. Aha. I tak. Bateria o pojemności? 40 kWh w tamtym samochodzie. Aha. W tym jest 15. To jest nasz pierwszy model. Tamten jest cały czas udoskonalany. Tamten waży tyle samo? Jest cięższy. Bo... Skorzystaliście z mojego pomysłu, żeby użyć teflonowe założyć? To znaczy... Mniejszy opór mają. Kolega sobie kupił malucha i właśnie takie innowacje poskładał. U was zresztą na Politechnice. Też tam byłem, tylko że na chemii. No i właśnie łożyska teflonowe sobie włożył. Tak? Tak, spalanie mu zeszło prawie o 1,5 litra. Nie, do poloneza, przepraszam. Czyli nie macie łożyska teflonowych. Dobra. Nie. Tutaj są... Chodzi głównie aerodynamika. Aha. No i masa, tak? Żeby masa i te opony właśnie. I to jest największy... No, opory toczne przy teflonie są znacznie mniejsze. Helem można podpompować trochę też. Zawsze taki pomysł, no? No to w sumie się później składa do czegoś. Dobra, czyli... I tak, silniki są na każdym kole zamontowane bezpośrednio w tym. Tam na feldze. Aha. W tamtym samochodzie budujemy silniki jakby od podstaw, są zaprojektowane. Aha. Składane tu w Polsce, jakby nie bezpośrednio przez nas, my się konsultujemy, ustalamy parametry, a taki pan z Polak nam to wykonuje. Także to też jest fajnie, bo wspieramy też między innymi polski biznes, można tak powiedzieć. Bo też musimy mu... Zdychający zresztą. Musimy, właśnie to jest duży plus, że coś takiego też miało miejsce, że nie tylko tam jakieś zewnętrzne duże korporacje, tylko też jeszcze na przykład Polska. No to ten właśnie silniki. Nadwozie z czego wykonane? Z włókna węglowego. No bardzo dobrze. BMW zrobił karbonowe sobie motocykle, strasznie drogie. No ale też trochę zeszli z masy. Ogniwa fotowoltaiczne jakie? Ogniwa składają się z pakietów. Aha. Wydajność około 20%. Nie jest najlepiej, ale też ogniwa też mają swoje... Straszny postęp w ogniwach idzie. Tak, musi... W tamtym drugim samochodzie już... Teraz podzieli ogniwa tak, że można na 1/3 na przykład, także jeśli jest jakieś ogniwo uszkodzone, to nie idzie cały panel, tylko to jedno. To, że komórki podzieli inaczej, także postęp tutaj idzie niesamowicie szybko. Cały czas, no. Ogniwa w tamtym drugim samochodzie są... pod 20 chyba 4% mają wydajności ponad. No i to już jest dosyć i tak sporo. Zgadza się. I mają też jeszcze dodatkowy system MPPT, to się nazywa. To jest takie urządzenie, które rozdziela odpowiednio ten prąd, który jest wytwarzany w tych ogniwach, naładowanie i odpowiednio wykorzystuje maksymalnie moc ogniw. Jasne. Żeby maksymalnie ładować baterię i jej nie przeładowywać też. Przy jakiej pogodzie to jeździ, przy jakim nasłonczeniu? Jeszcze ma ochotę jechać. No powiedzmy tak 50 by było. Przy łódzkich warunkach. Jeżeli słońce na przykład naładuje tą baterię przez te ogniwa, zależnie ile jest właśnie tego, na maksymalnej baterii 1500, no to na tamtej może jechać jeszcze więcej. Nie, chodzi o to, żeby to jechało sobie na tych panelach. Dopóki jeszcze ładuje. Przy zachmurzonym niebie? Przy zachmurzonym niebie to spokojnie myślę, że może około
700 km jeszcze, jak już jest naładowane, to spokojnie może tyle. To powiem. Się powinno przyjąć. Szczególnie przy takich cenach też 400 tysięcy w Polsce. Ogólnie sam koszt samochodu jest bardzo duży, no ogniwa. Ogniwa jedna z najdroższych rzeczy, do tego jeszcze bateria około 60 tysięcy, same ogniwa, całe pakiety baterii litowo-jonowych. Domyślałem się, że będzie droga, ale nie widziałem, że aż tyle. Bardzo, bardzo drogie, bo to jest jednak ogromna ilość. Zgadza się. No i jeszcze silniki, tak, to jest też... Aha. Trzecia najważniejsza. Będzie można zobaczyć relacje z waszych wyścigów w Australii? Oczywiście, na naszym profilu na Facebooku są, będą dodawane zdjęcia, będzie relacja też, filmik będzie zmontowany, można obejrzeć sobie na naszym profilu. Z poprzedniego roku są? Z poprzedniego Super. Roku, z Belgii, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce właśnie tym drugim samochodem, Eagle 2. Aha. Także to było też dla nas duże osiągnięcie, że wygraliśmy te zawody. Jasne. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Może. Do kiedy tu będziecie?